Chwała Panu. Za każdym razem, kiedy tutaj jadę do Ustronia, to tak sobie myślę, Panie, co chcesz, żebym powiedział? I kiedy w minionym okresie przez ostatnie kilka dni, wiecie, czasami tak jest, że przyjeżdżam tutaj i mówię rzeczy, które już wcześniej gdzieś mówiłem. Ale to, o czym powiem dzisiaj, to jest tak, myślę na dzisiaj, tak szczególnie dla Ciebie. Powiem parę zdań dzisiaj i przy niektórych zdaniach powiem, że jak nic innego nie zapamiętasz, to zapamiętaj to jedno zdanie. Ale to dopiero za chwilę powiem to zdanie. A chcę dzisiaj powiedzieć o tym, że każdy z nas miał przeszłość. Czy jest tu ktoś dzisiaj na sali, kto nie ma przeszłości? Niech podniesie rękę. Każdy z nas miał przeszłość. I w tej przeszłości każdy z nas miał różnego rodzaju rzeczy. Wiesz, jakie rzeczy miałeś w przeszłości? Wiesz, co przeżyłeś? Pomyśl chwilę. Co takiego stało się w Twojej przeszłości? Chciałbym, żebyście sobie wyobrazili pewnego człowieka, który żyje i któremu dobrze się żyje. Wiecie, można powiedzieć, że po ludzku ma wszystko. Tak? Ma dom, ma furę, ma komórę, ma skórę. I czasami w życiu kogoś takiego nagle zdarza się coś, co zamienia jego życie, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, no ponieważ to nie jest prawdziwa historia, tylko jakaś wymyślona historia kogoś tam, nagle jego życie zamienia się w życie zbiega. Wiecie, czyli kogoś, kto ucieka. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taki sen, ja miewałem takie sny, że ktoś mnie goni, ja chcę uciec i nagle moje nogi odmawiają mi posłuszeństwa. To nie to, że one się wleką. To nie to, że ja nie mogę postawić kolejnego kroku. Tam jest coś o wiele gorszego. To jest to, że ktoś mnie goni i ja chciałbym uciec, ale nie potrafię. I potem budzę się i jestem spocony. Mówię, och. Jak fajnie, że to nie jest rzeczywistość. Ale wiecie, myślę, że jest wielu ludzi, którzy dzisiaj żyją i chcieliby uciec, a nie potrafią. I to nie jest sen. To jest rzeczywistość. Masz za sobą przeszłość. Co się wydarzyło w przeszłości? Co dzisiaj z Twojej przeszłości Cię goni? Co sprawia, że czasami jesteś spocony i nie budzisz się, bo to nie jest sen? Dzisiaj jest takie modne powiedzenie, że kogoś dopadają demony przeszłości. Ja nie wiem, czy one są przeszłości, czy przyszłości, ale demony są jak najbardziej realne. One tak naprawdę są bardziej realne niż to, co my widzimy, niż ta ławka, niż ten, wiecie, niż ten mikrofon, niż ten stojak. Demony są bardzo realne. I najgorsze jest to, że one gdzieś poprzez jakieś wydarzenie w przeszłości doczepiają się do nas i mają prawo nas gnębić, mają prawo nas ścigać. I my chcemy uciec. Ale wiecie, jak ja mam założony na sobie ten swetr, to chociażbym nie wiadomo, jak szybko i jak daleko i jak sprytnie chciał uciekać, to wszędzie, gdzie ja jestem, to jest ten sweter ze mną.
Pamiętam, przed wielu laty nawrócił się taki chłopak. Był rastamanem. Najbardziej mnie śmieszyła jego czapka. Wiecie, taka długa, kolorowa, taka czapka, gdzie można by wykorzystać to do tego dowcipu o Jasiu, kiedy Jasiu przychodzi do mamy i mówi: Mamusiu, bo dzieci się ze mnie śmieją i mówią, że mam wielką głowę, tak? Mama mówi: ale coś ty, Jaś, nie. Mówi: ale wiesz, weź beretkę i skocz i kup 10 kilo ziemniaków. I ten mój kolega, jak się nawrócił, to po 2 tygodniach od swojego nawrócenia przyniósł mi 2 takie potężne torby kaset z taką muzyką rastamańską, regoską i jakąś tam jeszcze inną. To pamiętam, była taki początek zimy, początek okresu grzewczego. Ja byłem jedynym, którego on znał, kto miał taki wielki piec w piwnicy i mówi: Andrzej, spal wszystkie te kasety. Mówi: ja się nawracam od tej muzyki, ja wyznaję, to ta muzyka, to tak, ona mnie trzymała w takich szponach i ja byłem nie tylko od muzyki, ale od całego tego stylu życia rastamańskiego uzależniony, ja chcę być wolny. Wiecie, jak ja wziąłem te torby do ręki, jak ja ją otworzyłem, zacząłem wyciągać TDK, Maxwell, Sony. I tak sobie myślę, mówię, taka szkoda. Takie fajne kasety, można by ich wykorzystać. A on mówi, nie można ich nagrać drugi raz. Musisz je spalić. I wiecie, jak poszliśmy do piwnicy, jak paliliśmy te kasety, one tak się, wiecie, skwierczały, tak się to topiło. A on mówi: widzisz, mówi, to te demony wszystkie się tam tak palą, tak skwierczą w ogniu piecowym. Upłynęło kilka tygodni. Późno w nocy ktoś puka do drzwi, przychodzi ten sam chłopak i mówi: Andrzej, wiesz co? Miałem taki dziwny obraz. Miałem taki obraz, że jestem przywiązany takim grubym łańcuchem do budy. I po prostu nie mogę od tej budy się oddalić. I w miarę jak gdzieś tam zobaczyłem po drodze, to zobaczyłem, że ta muzyka i ten styl rastamański to jest to, co mnie trzymało u tej budy. I on mówi: i wiesz... I jak przeciąłem ten łańcuch, to myślałem, że już teraz będę taki wolny, że już teraz będę mógł tak, wiesz, latać sobie tam, biegać gdzie chcę. Ale wiesz co odkryłem? Że nadal coś trzyma mnie przy tej budzie. I odkryłem, że tam mam parę takich sznurów, które wciąż trzymają mnie przy tej budzie. I wiecie, Duch Święty zaczął pracować w jego życiu i zaczął mu pokazywać krok po kroku różne rzeczy z jego przeszłości, które go trzymały przy tej jego budzie, jak takiego psa. Każdy z nas przeżył coś w przeszłości. Każdy z nas poprzez to, co wydarzyło się w przeszłości, czasami możemy być jakby na takiej uwięzi. Chcielibyśmy gdzieś pobiec, chcielibyśmy być wolni, ale nie potrafimy, bo wciąż coś nas trzyma. I to jest zakorzenione w przeszłości. I teraz powiem takie zdanie, które chciałbym, że jeśli nic innego nie zapamiętacie, żebyście to jedno zdanie zapamiętali, dobra? A to zdanie brzmi w taki sposób: jeśli nie pozwolisz umrzeć twojej przeszłości, to twoja przeszłość nie pozwoli ci żyć. Ok? Powtórzę jeszcze raz. Jeśli nie pozwolisz umrzeć swojej przeszłości, to twoja przeszłość nie pozwoli ci żyć. No ale ktoś powie: Andrzej, gdybyś wiedział, co przeżyłem, gdybyś wiedział,
jaka jest moja przeszłość, to nie byłbyś taki, wiesz, pewny, że to wszystko, co się wydarzyło w mojej przeszłości, że to może umrzeć. Pewnie nie wiem. I pewnie nie jestem sobie w stanie wyobrazić nawet. Ale chcę ci powiedzieć, że miałem swoją przeszłość. I że w tej mojej przeszłości wydarzyły się pewne rzeczy, które wcale nie były miłe. W mojej przeszłości wydarzyły się pewne rzeczy, które niejako nauczyły mnie funkcjonować w taki, a nie inny sposób. W mojej przeszłości pojawił się kiedyś Franek. Franek to jest prawdziwe imię. To nie jest zmyślone imię. To był prawdziwy chłopak, miał na imię Franek. Franek. Nie podaję jego nazwiska, ale imię mogę podać. Wiecie, kiedy byłem w drugiej klasie szkoły podstawowej, do pierwszej klasy szkoły podstawowej, więc rok młodszy ode mnie, przyszedł Franek. Ja byłem bardzo mały, to znaczy byłem niski i chudy. On różnił się ode mnie tylko tym, że był niski, ale był bardzo gruby. I ja byłem przestraszony, a on był fighter. Wiecie, taki MMA dzisiejsze. Pamiętam pierwsze moje takie zderzenie z Frankiem. To było wtedy, kiedy już było, pan woźny pozamykał szatnie. Mieliśmy, wiecie, takie szatnie w piwnicy, takie klatki. Każda klasa miała swoją klatkę i tam były drzwi. Woźny, jak już wszyscy swoje ubranka i tam wszystko zostawili w piwnicy, to woźny to zamykał i żeby nikomu nic nie zginęło. Pod samym sufitem była może taka, ja nie wiem, z 10 centymetrów przerwy. I Franek wziął mój worek i rzucił i ten worek wpadł. W dodatku nie do mojej szatni, tylko do jakiejś innej szatni. Ja się tam wygrzebałem na górę. Myślałem, że się przecisnę przez tą szparkę, ale nie dało rady. Musiałem iść do woźnego. Woźny mnie okrzyczał. Ale pierwszą rzecz, którą zrobiłem, jak Franek mi to tam wrzucił, to się rozpłakałem. Co to zrobiłeś? Wiecie, to, że się rozpłakałem, a Franek był fajterem, to jemu pokazało, że może nade mną panować. I przez całą podstawówkę Franek mnie gnębił. Potem woźny się już za mną wstawiał, bo on mi co chwilę coś wrzucał do szatni, co chwilę mi robił jakieś psikusy. Wiecie, przez Franka nauczyłem się nosić klucze nie w kieszeni, ale na tasiemce, jak taki borok. Bo Franek co chwilę podbiegał, wkładał mi rękę do kieszeni i wyciągał mi. I nauczyłem się nic nie nosić w kieszeni. Albo pamiętam kiedyś pierwszy raz, jem sobie kanapkę, Franek podbiegł, wziął tą kanapkę i ją zjadł. I ja zacząłem płakać. Miałem, wiecie, fajny dzień, szedłem sobie korytarzem, byłem zadowolony, nagle podbiegał Franek, walnął mnie tak w głowę, ja zacząłem płakać i wiecie, masakra. Ale wiecie, co było najgorsze? Ja mieszkałem w takim nowym bloku, na takim nowym osiedlu, a niedaleko obok mojego bloku była taka stara rudera, taka stara kamienica i właśnie tam mieszkał Franek. I najgorsze było, już nie pamiętam, w której to było klasie, Franek mnie próbował zaciągnąć do tej klatki, do jego kamienicy i powiedział, że mnie zamknie w piwnicy. Wiecie, on był potem niższy ode mnie, tylko że był zawsze taki, wiecie, taki gruby, taki korpulentny. I prześladował mnie. I potem, kiedy w liceum nasze, znaczy ja poszedłem do liceum, on poszedł do zawodówki, kiedy nasze drogi się rozeszły, potem nawet, wiecie, ja byłem pół roku temu w Krakowie i jak byłem w Krakowie, to odwiedziłem moje osiedle, bo ktoś mi mówił, że tam ładnie nasz blok odnowili i zaparkowałem przed moim blokiem,
bo akurat było wolne miejsce. I tak się chciałem przespacerować, chciałem zajść od tyłu za blok i zobaczyć, jak tam za blokiem wygląda. I nagle, wiecie, stanąłem na chodniku, ciarki poczułem na plecach. To jest pół roku temu, kochani. To jest prawie, wiecie, nie wiem, 50 prawie lat później. I przychodzę i obracam się. A tam jest kamienica od Franka. Wiele rzeczy w moim życiu ukształtowanych zostało wtedy przez Franka i ja wielu z tych rzeczy nawet nie byłem świadomy, że pewne rzeczy tak robię. Wiecie, ja bardzo często jadłem jajecznicę na boczku. To znaczy robiłem sobie jajecznicę, jak gdzieś byłem wśród ludzi, a potem szedłem na boczek. I jadłem na boczku. Wiecie dlaczego? Bo bałem się, że ktoś mi zabierze. Tak jak Franek zabierał mi kanapki. Niektórzy dopiero, wiecie co, jak ktoś za pół godziny zacznie się nagle śmiać i dopiero zrozumie boczek, to wybaczcie mu. No, różnie ludzie, wiecie, różnie do ludzi dochodzi. Dlatego dzisiaj zadaję ci pytanie i to pytanie brzmi: jaka albo jaką masz przeszłość? Co się wydarzyło w tej przeszłości? Jakie sytuacje przeszedłeś? W tej naszej przeszłości były rzeczy, które nam wyrządzono, ale były też rzeczy, które myśmy wyrządzili innym. I Izajasz w pierwszym rozdziale, w 18 wersecie mówi tak: chodźcie więc, będziemy się prawować, mówi Pan. Ja sprawdzałem sobie, to słowo prawować to znaczy mieć sprawę w sądzie. Wiecie, kiedy ktoś się z kimś prawuje, to znaczy się, że idzie do sądu i ma miejsce prawna, taka sądowa sprawa. I Bóg mówi: chodź, będziemy się prawować, ja zrobię ci sprawę. I dalej czytamy tak: choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, to jak śnieg zbieleją. A choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Czyli co Bóg mówi? Bóg mówi: przyjdź do mnie, ja z tobą zrobię sprawę i wszędzie tam, gdzie jest twój grzech, ja doprowadzę do tego, że tego grzechu nie będzie. Wszędzie tam, gdzie jest ból i cierpienie, ja doprowadzę, że tego cierpienia i bólu nie będzie. Wszędzie tam, gdzie zostałeś zraniony, ja sprawię, że to zranienie zostanie uzdrowione. Tak mówi Bóg. Bóg mówi: przyjdź do mnie, ja z tobą otworzę sprawę. Wiecie, czemu tak Bóg mówi? Bo my czasami przychodzimy i mówimy: Boże, ale no, ja musiałem tak zrobić, nie miałem innego wyjścia. No, jak ja bym go nie klepnął, to on by mnie klepnął. I Bóg ma potem z tobą sprawę i nagle ty mówisz: tak naprawdę, Panie, to dzisiaj, kiedy mam z tobą sprawę, to dochodzę do wniosku, że jest mi przykro z tego powodu, co zrobiłem. Ja cię bardzo przepraszam. Ja nie tylko ciebie przepraszam, ale jestem gotowy pójść i przeprosić tego, kogo skrzywdziłem, przeciwko komu zgrzeszyłem. Ale wiecie, kiedy Bóg bierze nas na sprawę, to Bóg mówi: słuchaj, pamiętasz, zostałeś zraniony wtedy i wtedy. Jeśli przyjdziesz z tym zranieniem do mnie, to, co zrobił mój syn, to mój syn wziął to zranienie na siebie i mój syn zaniósł to na krzyż. Dlatego teraz ty nie musisz cierpieć, bo on poniósł choroby na krzyż. On wszystko to, co tobie złego wyrządzono, on wziął na siebie i zaniósł na krzyż. Dlatego Bóg mówi: przyjdź do mnie,
będę się z Tobą prawował, będę z Tobą miał sprawę, rozpatrzymy każdą poszczególną sytuację i zobaczysz, że jeśli one są czerwone, wiecie, czyli intensywnie czymś, albo my byśmy dzisiaj użyli może takiego innego określenia, chociażby to wszystko, te wszystkie rzeczy były tak brudne i wręcz czarne, to ja mam takie środki, które sprawią, że to wszystko wybieleje i to będzie białe. To jest jedna rzecz, którą Bóg chce zrobić odnośnie twojej przeszłości. Drugą rzecz, którą Bóg robi i o tym Bóg pisze w Nowym Testamencie, to jest w 2 Koryntian 5 rozdział 17 werset, gdzie jest napisane w ten sposób. Tak więc ktoś w Chrystusie nowym stworzeniem, stare przemija, wszystko nowym się staje. W Chrystusie nowym stworzeniem. Bez obciążeń, bez zranień, bez zniewoleń, bez goryczy, bez nienawiści. Bóg mówi, przyjdź do mnie, a ja to uczynię nowym. Powiedz do osoby siedzącej obok, Bóg chce uczynić cię całkowicie nowym. Kochani, czy to nie jest dobra nowina? Ja specjalnie dodałem tam takie słówko całkowicie nowym. Za chwilkę do tego dojdziemy. Ale czemu tak jest, że w pewnych sytuacjach nie czujemy tego, że jesteśmy całkowicie nowi? Czemu tak jest? Być może ten proces odnowienia nie jest jeszcze dokończony, ale myślę, że o wiele bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, że my o wiele częściej słuchamy tego, co emocjonalne, niż tego, co biblijne. Zgodzicie się ze mną? Bo Biblia mówi coś innego, a nasze emocje, nasze uczucia podpowiadają nam coś całkiem przeciwnego. I dlatego musimy nauczyć się, żeby podporządkować to, co emocjonalne, temu, co biblijne. Chcę wam powiedzieć, że nim poznałem Jezusa, to bardzo grzeszyłem. I chcę wam powiedzieć, że mój grzech mi wychodził. To nie jest tak, że wiecie, tak próbowałem se pogrzeszyć. Nie, jak grzeszyłem, to grzeszyłem tak na maksa. Jak klnąłem, to klnąłem na maksa. Do tego stopnia, że moi koledzy, którzy też nie należeli do tej grupy świętych, tylko raczej do tych, wiecie, którzy też grzeszyli z radością, czasami przychodzili i mówili, Andrzej, ty, ale po co? Po co aż tak strasznie kląć? Ja mówię, kurde, klnę, to klnę. I kropka, i niczym się nie przejmuję, nie? Jak piję, to piję. Jak zrywamy panienki, to zrywamy panienki. A nie, że co, przyszliśmy tutaj klasery oglądać ze zdjęciami. Powiem wam, dzisiaj grzeszę. Ale powiem wam, że jest całkowita różnica pomiędzy tym, jak kiedyś się czułem i co kiedyś robiłem po tym, jak grzeszyłem, a jak to wygląda dzisiaj. I dzisiaj wiem, że w Chrystusie wszystkie moje grzechy są mi, co? Wybaczone, przebaczone. I rzeczywistość jest taka, że wszystkie grzechy Bóg mi przebaczył. Chcę to zilustrować taką historią. Otóż kiedy pobraliśmy się z żoną, byliśmy już ludźmi wierzącymi, ale byliśmy niesamowicie biedni.
Ja pracowałem i pracowałem za, można by powiedzieć, gdzieś tak średnio w stosunku do średniej krajowej, gdzieś tam mniej niż 1/4, może nawet mniej. I naprawdę miałem mało pieniędzy. I to, że miałem starego, takiego, wiecie, rozkołysanego malucha, to i tak było dla mnie coś niesamowitego. Bardzo często nie miałem pieniędzy na paliwo, ale nie jeździłem tym samochodem i przybierałem, wiecie, taką pozę takiego pobożnego i mówiłem, o, ja nie jeżdżę samochodem, bo samochód to jest tylko tak, ja go tylko tak Bogu daję do użytkowania, a jak ja gdzieś potrzebuję jechać czy coś, to ja sobie jadę stopem i wiecie, bo nawet nie miałem na autobus i dlatego stopem jeździłem. Ale naprawdę jedliśmy najtańsze parówki i było bardzo ciężko. Żeby, wiecie, w tamtym czasie się mówiło, że są ludzie, którzy kombinują i tacy ludzie, którzy są normalni. Myśmy byli z tych kombinatorów. Musieliśmy kombinować, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego. Normalni ludzie żyli od pierwszego do pierwszego. I tak się podziało, że w pewnym momencie z pomocą pewnych ludzi z zachodu, kiedy my sprzedaliśmy... Ja swojego gruchota, moja żona swojego gruchota, pewni ludzie z zachodu zebrali pewne pieniążki, dołożyli nam i przyjechałem do Polski takim paroletnim dla Niemców starym Golfem, ale na tamte czasy tutaj w Polsce Golf dwójka, dwudrzwiowy, znaczy tam trzydrzwiowy i tak dalej, to była po prostu bajka. I myśmy nagle poczuli, jak z żoną jesteśmy niesamowicie ubłogosławieni. Co sobota. Wiecie? Nie było tak jak teraz, że teraz jeżdżę miesiącami brudnym autem. Moja żona mówi, ty zmiłuj się, mówi, jedziesz do Ustronia na wykłady, tam tacy porządni ludzie, a ty masz takie brudne auto. Mówię, kochanie, jest zima, oni to zrozumieją, oni są bardzo wyrozumiali. Kochani, kiedy przywiozłem tego białego Golfa, to wiecie, polerka, pasta polerska, jakaś muszka z przodu, wiecie. I zdarzyło się po kilku miesiącach, że mieliśmy wypadek. Bok auta skasowany, bokiem walnąłem w taki murek, tylna ośka pokrzywiona, felga pokrzywiona. Wiecie, wtedy oponę kupić... To było po prostu, to był cud. To był okres cudów, taki, które żeśmy często oglądali, bo oponę kupić, ja już nie mówię felgę. Słuchajcie, 2 miesiące czekałem na szybkę tylną, bo ktoś ją musiał przywieźć z Niemiec. To nie było tak, że się jechało do sklepu, trzeba było sobie wizę załatwić, pojechać do Niemiec i tak dalej. Wiecie, i jeździłem przez tych parę miesięcy do mechanika. I wiecie, mogłem mieć świetny dzień, wiecie, rano wstałem, pomodliłem się, halleluja, Panie, jeszcze komuś powiedziałem gdzieś tam w autobusie, no bo jeździłem wtedy autobusami, opowiedziałem komuś o Jezusie i w momencie, kiedy przyjeżdżałem do mechanika i widziałem ten pokiereszowany samochód, to wiecie tak, cała radość odchodziła, cały pokój odchodził, całe poczucie bezpieczeństwa odchodziło i nagle widziałem ten rozwalony samochód i myślę, jacie, kiedy ja go naprawię, kiedy... Nie, no po prostu masakra. I wiecie, myślę, że często tak mamy w życiu, że coś się nam stanie, odniesiemy jakieś zadraśnięcie, poniesiemy jakąś szkodę, nie wiem, może na ciele, może na psychice, może na emocjach albo gdzieś tam i nagle wydaje się nam, że świat się nam zawalił. I myślimy, jak my się teraz odbudujemy, jak my to teraz zrobimy. I wiecie, myślę, że problem sprowadza się do tego, że za dużo patrzymy na to, co dzieje się z nami i co my robimy, a za mało patrzymy na to, co Pan zrobił, i co z nim się dzieje? Bo nasz dobrobyt nie polega na tym, co my robimy, ale wiecie, taki ten dobrobyt wewnętrzny, ale nasz dobrobyt polega na tym, czy sprowadza się do tego, co nasz Pan robi.
I gdybym tak długo opowiadał jeszcze tą historię o tym samochodzie, to powiem wam, że praktycznie to nie jest do końca dobra ilustracja, ale nie tylko, że miałem większość części nowych, bo wtedy nie było, wiecie, szrotu, nie można było coś takiego jakiegoś, trzeba było wszystko przynieść. Tak się niestety zdarzyło, mówię niestety ze względu na towarzystwo ubezpieczeniowe, że w tamtym czasie miałem pełne autokasko i kiedy autokasko mi wszystko wypłaciło, to po następnych kilku miesiącach sprzedaliśmy z żoną tego pięknie naprawionego Golfa i kupiliśmy sobie lepsze auto. I nagle okazało się, że to, co wydawało się, zabierało mi pokój, zabierało mi radość, zabierało mi... Wiecie, nagle okazało się, że to wszystko posłużyło do tego, że ponieważ przeszliśmy przez to razem z Panem, to On jeszcze bardziej to pobłogosławił. I dzisiaj dokładnie tak samo Bóg chce zrobić z tobą i ze mną. Często jak rozmawiam z ludźmi, to ludzie mówią, słuchaj, wiesz co, no ja bym tak chciał, żeby Bóg mnie tak chociaż troszeczkę zmienił. A ja mówię, wiesz co, mam dla ciebie złą nowinę. Bóg nie chce cię zmienić. Ani nie troszeczkę, ani nie bardzo. Bóg chce uczynić z ciebie nowy egzemplarz. To jest tak, jakby... Wiecie, gdyby to był taka naprawdę Boża ilustracja, to i tak jest, wiem, że w niektórych przypadkach jest, że samochód zostanie totalnie rozbity, a towarzystwo ubezpieczeniowe oddaje mu nie naprawiony samochód, ale całkiem nowy, świeży, prosto spod igły egzemplarz. I mi wydawało się, że Bóg załatwia moją przeszłość, czyli te wszystkie grzechy, które ja mu wyznałem, które były w przeszłości, ale myślałem, że to, co dzisiaj grzeszę, a już nie mówiąc o przyszłości, to będę musiał sobie jakoś poradzić. To będę musiał to jakoś załatwić. Ale Bóg mówi, że kiedy umierał na krzyżu za ciebie i za mnie, to umarł nie tylko za te twoje przeszłe grzechy, ale umarł za twoje dzisiejsze grzechy, których dzisiaj się dopuszczasz i umarł za grzechy, które dopiero popełnisz w przyszłości. I dlatego mówi, że robi cię całkowicie nowym i dlatego mówi, że troszczy się o każdy twój grzech. I mówi, że to, co masz zrobić, to nie próbować poradzić sobie z grzechami, których dopuszczasz się dzisiaj w jakiś tam sposób, ale musisz przyjąć przebaczenie. Nawet za grzechy, których dopuścisz się jutro. I tak naprawdę to On cię nie poprawia. Kawałek tutaj, kawałek tutaj, ale On chce uczynić cię całkowicie nowym. Dlatego możesz być pewien, że twoje grzechy są ci przebaczone. Czy wiesz o tym względem twojej przeszłości? Czy wiesz, że nie musisz uciekać już przed tym? Czy wiesz, że o tym możesz na głos powiedzieć? Myślę, że kiedy wczoraj słuchaliście tutaj wielu świadectw, to wielu z tych ludzi, którzy tu wychodziło do przodu, oni nie dlatego, że chcieli się pochwalić swoją przeszłością, ale żeby oddać Bogu chwałę i cześć, mówili o swojej przeszłości, żeby powiedzieć ci, że skoro im Bóg wybaczył te rzeczy, które robili, to i tobie Bóg jest w stanie wybaczyć. I przez to twoje zaufanie do Boga się buduje i mówisz, skoro Bóg jemu przebaczył, to i mi może, a może nie tylko może, ale to i mi przebaczy. Kiedy nawróciłem się i kiedy
kiedy narodziłem się na nowo i kiedy zostałem chrześcijaninem, kiedy przyjąłem Jezusa, to wiecie, usłyszałem od Boga, że jestem wartościowy, że mam wartość, że jestem dla Niego cenny. Ja się zastanawiałem niedawno, co dla mnie jest cenne. Specjalnie nie szukałem, wiecie, bo z reguły jak w takim kręgu, jak dzisiaj pytamy, co dla ciebie jest cenne, to my, wiecie, od razu tacy jesteśmy bardzo uduchowieni i tylko te duchowe rzeczy pokazujemy, ale prawda jest taka, że wiele rzeczy dla nas jest cennych i dla nas wiele rzeczy ma wartość. I ja jak się nad tym zastanawiałem, to ostatnio stwierdziłem, że dla mnie bardzo cenny i dla mnie bardzo wielką wartość ma, wiecie co? Mój paszport. Mój paszport dla mnie jest niesamowicie cenny. Nawiasem mówiąc, jak co 10 lat, a już parę paszportów zmieniałem, to każdy mój paszport, jak go zmieniam, ten stary, on jest strasznie zniszczony. A ja z reguły szanuję rzeczy. Ale wiecie dlaczego? Bo gdziekolwiek jadę, to ja mogę zostawić pieniądze, mogę zostawić klucze od samochodu gdzieś tam, ale gdziekolwiek idę, to wszędzie przy sobie taszczę mój paszport. Kiedy byłem jeszcze w minionym systemie, kiedy miałem już paszport, to było tak, że paszportu nie trzymało się w domu. Paszporty za każdym razem, kiedy przyjechałeś z zagranicy, musiałeś oddać na milicję. I pamiętam, przyjechałem kiedyś z Niemiec, poszedłem oddać paszport i stwierdziłem, że to były jedne z trudniejszych, wiecie, takich rozstań. Ja dawałem ten paszport tam do tego okienka i rozstawałem się z moim paszportem. Na ten paszport mogłem pójść do biura dewizowego, czy gdzieś do banku i dostawałem, to się nazywało vouchery. I wiecie, z tymi voucherami mogłem sobie pójść i sobie wymienić, jaką walutę chciałem, nie? Później, kiedy miałem paszport, to w paszporcie miałem jedną z najcenniejszych rzeczy, która była w tym paszporcie. Na jednej stronie była taka wklejona naklejka. I tam pisało USA. To miałem, bo miałem wizę do Stanów. I tym bardziej właśnie, potem jak zmieniłem paszport, a jeszcze wiza do Stanów była ważna, to zawsze nosiłem przy sobie dwa paszporty. A zwłaszcza jak jechałem do Stanów, bo musiałem na nowy paszport jechać, ale stary paszport był cały przedziurkowany, ale jedna strona nie była przedziurkowana, ta strona z wizą. I pamiętam, kiedy byłem jeszcze w minionym systemie w Niemczech i na krótko nie miałem mojego paszportu, nagle dotarło do mnie, co się stanie, jak ja tego paszportu nie dostanę z powrotem, bo w tamtym czasie okazuje się, że cena polskiego paszportu to była od 20 do 30 tysięcy marek niemieckich. Wiecie, to był nówka, dobry samochód. Nawet nie tyle nówka, co nuwencja. I wiecie, ja sobie uświadomiłem, że wartość to jest... No bo co to jest wartość? I taka definicja wartości. Wartość to jest to, co jesteś w stanie za coś zapłacić. Ostatnio czytałem o Lewandowskim, że wiecie, oni, znaczy Lewandowski dla tego klubu, w którym grał, on ma pewną wartość. Oni mu zapłacili. Ja sobie myślę, oni są chyba porąbani. No kontrakt podpisali z nim, że on w roku kilkanaście milionów zarabia. Przecież to jest, po prostu to jest, no jak chłop biegając, pocąc się, może wypracować te pieniądze, nie? A co się okazało? Że przez ostatni kwartał tylko zeszłego roku klub na Lewandowskim zarobił 30 coś tam milionów euro. Na Lewandowskim. Oni za niego zapłacili, wiecie, tam nie wiem, paręnaście, ale zarobili na nim wielokrotnie więcej. Czyli możemy powiedzieć, że Lewandowski jest
dla nich jaki? Wartościowy, cenny. On dla klubu ma pewną wartość. I wiecie, i kiedy to włożymy w Ewangelię Jana 3:16, to nagle dostajemy nowe zrozumienie. Tak Bóg ukochał świat, czyli tak wartościowym byłeś dla Boga, że Bóg swojego Syna zapłacił, bo Biblia mówi, że zostaliśmy wykupieni nie srebrem i złotem, ale drogocenną krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli dla Boga byłeś taki wartościowy, że On nie w milionach euro, ale On zapłacił za ciebie krwią Jezusa Chrystusa. I wiecie, i ja nagle budzę się gdzieś, patrzę, bo moja przeszłość mnie ściga i nagle mówię o sobie, o Jacie, ale jestem przestraszony, o Jacie, ja nie mam żadnej wartości, jestem bezwartościowy, przepraszam, że żyję, chowam się gdzieś, a na to wszystko Bóg, patrząc na ciebie, mówi, chłopie, co ty mówisz, kobieto, jak ty myślisz? Jesteś dla mnie tak cenny, jesteś dla mnie tak wartościowa. Ja nie miliony euro, ale krew mojego jednorodzonego Syna dałem za ciebie. Wiesz, że masz wartość? Wiesz, że nie twoja przeszłość mówi o tym, kim jesteś, tylko krew Jezusa mówi o tym, kim jesteś? Jaką masz wartość? Możesz pojechać dzisiaj do Warszawy, możesz wejść do gmachu Sejmu i możesz przechadzać się po gmachu Sejmu bez żadnego, powiem ci, jakiegoś takiego kompleksu, bez żadnego jakiegoś takiego, wiecie, kim ja tu jestem? Bo Bóg mówi, wchodź ten, który dla mnie przedstawia olbrzymią wartość. Jesteś cenny w oczach Boga. Jesteś wartościowy w oczach Boga. Bo nie euro, ani nie dolarami, ale swoją drogocenną krwią za ciebie zapłacił. Pamiętaj o tym. Zwłaszcza wtedy, kiedy goni cię twoja przeszłość. Pamiętacie, jakie prosiłem zdanie, żebyście zapamiętali? Ktoś może powiedzieć na głos? Dokładnie. Dlatego chcę ci powiedzieć o tym, że Bóg przebaczył wszystkie twoje grzechy. On zabrał na krzyż wszystkie twoje zranienia. On jedno, co do ciebie mówi, to mówi, jesteś dla mnie wartościowy. Twoje picie nie stanowi o tobie. Bóg mówi, ja nie chcę poprawić tylko tego, żebyś nie pił. Ale ja chcę uczynić z ciebie kogoś całkowicie nowego. Czy nie widzisz, że to robię, mówi Pan? Ja wierzę, że to, że tu jesteś, to jest dowód tego, że Bóg odnawia ciebie. Że On zabiera twoją nienawiść, w to miejsce wkłada miłość. Że On zabiera nieprzebaczenie, w to miejsce wkłada przebaczenie. Że On zabiera twój ból i cierpienie, a w to miejsce daje ukojenie i radość. Bo taki jest Bóg. I chcę ci powiedzieć, że tych, którzy przyjęli Jezusa, Bóg kocha miłością bezwarunkową. Ja wam powiem szczerze, że dla mnie jest mega trudne i naprawdę nie potrafię kochać ludzi miłością bezwarunkową. Szczerze. Jak ja sobie uświadamiam, no bo na przykład tak, no kocham jakiegoś tam przyjaciela, mam takiego przyjaciela, nie? W sensie nie kocham go, wiecie, tak jak chomki kochają, tylko taką, wiecie, no, taką Bożą miłością, nie? Aczkolwiek ona nie jest bezwarunkowa.
Bo albo ktoś jest dla mnie życzliwy i ponieważ on jest dla mnie życzliwy, to go kocham. Nie? Albo lubię. Ponieważ ktoś dał mi prezent, to go kocham. Ale to jest wszystko warunkowa miłość. I wiecie, zacząłem się zastanawiać, kogo ja kocham miłością bezwarunkową. Kogo? Amen. Niech tak się stanie. Czy on nie jest dla mnie dobry? Czy on mi tyle rzeczy nie daje, że wiecie, że dla mnie to jest... Ja jestem z wami naprawdę szczery. Dostałem od niego tyle prezentów, tak dobrze mnie traktuje, no że jak nie kochać takiego gościa? Tak? Ale słuchajcie, wielu ludzi, jak tylko im Bóg dokręci śrubkę gdzieś tam, albo nawet nie to, bo on nie zniknie z ich życia tak nagle albo w ogóle, bo on powiedział, że nic cię nie wyrwie z moich rąk, z moich ramion miłości. Ale bardzo często, kiedy ja się gdzieś zgubię, kiedy mi się wydaje, że on mnie opuścił, to on mnie wciąż kocha, ale czasami w takich tych okresach próby, wiecie, wielu ludzi nagle przestaje, może nie to, że przestaje, ale trudno jest im kochać Boga. Są wściekli na Niego i mają, i wiecie, ja im mówię, słuchaj, masz prawo, wyraź to. Po co masz gnieść w sobie, jeśli jesteś wkurzony na Niego? Niedawno rozmawiałem z takim kimś, kto był wkurzony na Boga, bo zmarła mu mama. Nie? I jeszcze na pogrzebie usłyszał słowa, że Bogu się wielce upodobało powołać swoją siostrę do siebie. No, czyli usłyszał na pogrzebie, że to Bóg ją powołał, że ją Bóg zabrał mu. A przecież nie była jeszcze taka stara, nie? Ale wiecie co? Znalazłem kogoś, kogo kocham miłością bezwarunkową. Wiecie, kto to jest? Nie. To są moje dzieci. Pamiętam, jak urodziła się... Mówię o tym tylko wyłącznie dlatego, że w zeszłym tygodniu zostałem dziadkiem. Chwała Panu. I wiecie, nagle wszystko mi się sprzed tam, wiecie, z tej prehistorii całej, z tej przeszłości zaczęło przypominać. I pamiętam, jak pojechałem pierwszy raz do szpitala. Był taki długi korytarz, tu były drzwi, na końcu korytarza były drzwi, ja byłem tu, moja żona była tam i pokazała mi nasze dziecko. Ale ja nic nie widziałem, bo ona była zawinięta w beciku, wiecie, i tam coś tam widziałem. Nie byłem też, no bo to były takie czasy, nie byłem też przy porodzie, kiedy żona rodziła syna. Ale wiecie, byłem przy trzecim porodzie mojej żony, kiedy rodziła się nasza najmłodsza córka. Ludzie mówią tak, Jacie, narodziny, jak kobieta rodzi, to jest taka piękna chwila, jest tak świetnie. Wiecie, w ogóle nie jest świetnie. W ogóle to jest tak, jak na jakimś najgorszym horrorze, na piła mechaniczna. Wiecie? W pewnym momencie było tak świetnie, że omajlnie kojtłem, bo mi krew z głowy odpłynęła do nóg i lekarz się na mnie patrzy i mówi, a miał pan nie zemdleć? Amen. A dzisiaj to już nie są brawa, bo Mój zięciu też był i dał sobie świetnie radę, ale był przygotowany, bo chodził na szkołę rodzenia i wiecie, w pewnym momencie, jak mi córka opowiada, mówi tak, tatuś, wiesz, leżę, przychodzą te takie mocne kurcze i tego, nie kurcze te tylko, że skurcze, no. I mówię, tatuś, wiesz, i leżę, a nagle
Daniel do mnie, słuchaj, oddychamy. I wiecie, i tatuś mówi, wiesz, jak on zaczął oddychać, to ja też zacząłem oddychać i nagle mi się lepiej rodziło. Wiecie, i tak wszyscy mówią, Jacie, jak się rodzi dziecko, to ono jest takie piękne. Ja nie wiem, jak wasze dzieci, ci, którzy macie dzieci, ale słuchajcie, jak ja zobaczyłem moją córkę, tak widzicie, w momencie urodzenia, z bliska, to ja sobie pomyślałem, o Jacie, ona chyba jest z kosmosu. Jaka ona jest szpetna. Wiecie, cała w takich glutach, w takiej krwi. Niech mi nikt nie mówi, że dziecko jak się rodzi jest piękne. Bo jest okropne. Wiecie, taka... coś... Ale wiecie co? Mimo, że widziałem ją i mimo, że widziałem, że nie jest taka pobożna, mimo, że nie widziałem, że nie jest taka inteligentna, mimo, że widziałem, że nie jest taka, wiecie, piękna, to jak ją zobaczyłem, wiecie, to ja ją w tym momencie pokochałem. Ja się zastanawiałem, jak to będzie. Już miałem dwoje dzieci. I tak sobie myślałem, Panie, czy ja będę w stanie wykrzesać z siebie jeszcze więcej miłości? Bo ja bym nie chciał tamtym zabierać miłości, ale chciałbym mieć dla kolejnego więcej miłości. I wiecie, mimo, że się darła i była taka czerwona i taka opuchnięta, no taka jakaś dziwna, bo już za dwa dni była inna. Ale ja ją nie kochałem za dwa dni. Ja wtedy, kiedy ona przyszła na świat, ja ją wtedy zacząłem kochać. I wiesz co? I Bóg cię kocha. Wiesz dlaczego? Bo jesteś Jego dzieckiem. Bóg cię kocha, bo jesteś Jego dzieckiem. Pamiętam, jak nasza pierwsza córka miała już roczek, wracaliśmy samochodem z Niemiec i jechaliśmy tą sławną betonówką, wiecie. I po jakichś, nie wiem, 60 kilometrach, jak wjechaliśmy tam z tej autostrady niemieckiej na polską betonówkę, nagle córka spała z tyłu w takiej, wiecie, w takim nosidle, na brzuszku co spała, tak fajnie, myśmy rodzice pomyśleli. I nagle ona podniosła główkę. I zażygała całe auto. Jak już zażygała całe auto, zrobiła powtórkę. I zrobiła na siebie. Ja nie patrząc na to, że to jest autostrada, że jest ruch, zjechałem na pobocze, podszedłem do niej i zrobiłem jej takie kazanie i powiedziałem... To żyga w aucie! Przecież się nie żyga w aucie! Teraz to posprzątaj wszystko! Czy ja tak zrobiłem? Nie. Ja odsunąłem mój fotel, wyciągnąłem ręce, ona taka płacząca popatrzyła na mnie i wiecie, mimo, że w innych sytuacjach, w takim momencie ja też byłem w niebezpieczeństwie, że zwrócę, teraz wyciągnąłem ją, przytuliłem ją do siebie i po prostu ją ukoiłem. I wiecie, my czasami, my dorośli, narobimy taki bałagan i tak, mówiąc brzydko, się zżygamy, że wydaje się, że tego się nie da posprzątać. Ale Twój Ojciec w niebie bierze cię wtedy na ręce, bez względu na to, jaki bałagan zrobiłeś, jak nabrudziłeś, co się z tobą stało. Tak jak ja byłem większy od tego bałaganu mojej córki, że nie tylko, że ją przytuliłem, nie robiąc jej żadnych wymówek, żadnego kazania, przytuliłem ją na ręce. Tak Bóg przychodzi i nie mówi... Idź i się popraw, idź i się zmień. Jak ponaprawiasz i jak posprzątasz po sobie, to przyjdź do mnie. Nie, Bóg tak nie mówi.
Bóg mówi, taki jaki jesteś, przyjdź do mnie, bo cię kocham, bo masz wartość w moich oczach, jesteś cenny dla mnie. Słyszysz to? Słyszysz, co Duch Święty do ciebie mówi? Jeśli robisz jakiekolwiek wymówki ze swojej przyszłości, to Bóg mówi, przyjdź z tym do mnie, będziemy się prawować. I chociażby nie wiadomo, jaki bałagan tam był, to ja to posprzątam. Bo cię kocham miłością bezwarunkową, bo jesteś moim dzieckiem. Chcę ci powiedzieć, że jeśli jesteś tu dzisiaj i nie przyjąłeś jeszcze nigdy Jezusa, to chcę ci powiedzieć, przyjdź dzisiaj do Niego, odpowiedz na wezwanie, kiedy będzie wezwanie o to, żeby przyjść do Jezusa. Kiedy będzie wezwanie, nie wiem, może i chodzisz z Jezusem, ale pamiętasz Artura? On oprócz jednego łańcucha do budy był przykuty, przywiązany jeszcze kilkoma innymi sznurkami. Jeśli Duch Święty ci pokazuje jakieś inne sznurki, które ciebie gdzieś sprawiają, że nie czujesz się wolny, że jesteś zniewolony, to przyjdź do kogoś, kto dzisiaj tutaj będzie obok ciebie i powiedz mu, słuchaj, to i to potrzebuje jeszcze przecięcia i uwolnienia. Ja będę dzisiaj się modlił, w ciągu dnia, jak będziesz słuchał, żeby ten głos Ducha Świętego w tobie mówił do ciebie, zwłaszcza, żeby mówił do ciebie o twojej przeszłości, o zranieniach, których dostałeś, ale też i o zranieniach, które zadałeś, o bólu, którego doświadczyłeś, ale też i bólu, którego doświadczyłeś komuś. Wiecie, pewni ludzie w życiu nie potrafią nic zrobić, jak tylko z poczucia winy. Ale Bóg mówi, ja nie chcę, żebyś ty działał z poczucia winy. Ja chcę, żebyś ty działał z miłości. Dlatego przyjdź do mnie. Pochylcie głowy. Ojcze, ja ci dziękuję za to, że Ty nas kochasz miłością bezwarunkową. Panie, miłością, której my nawet nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, a co dopiero, żeby kochać tak jak Ty. Ale ponieważ, Panie, w jakimś małym stopniu my, rodzice, widzimy, że można kochać miłością bezwarunkową. Panie, to chcemy przyjść do Ciebie i pozwolić na to, żebyśmy byli kochani przez Ciebie, taką miłością, jaką tylko Ty możesz obdarzyć człowieka. Dlatego ja Ci przynoszę, Ojcze, każdego faceta, każdą kobietę tu na tym miejscu dzisiaj. Ja modlę się, żeby nikt z nich nie próbował zatrzymać i schować gdzieś swojej przeszłości przed Tobą. Ale żeby każdy mógł doświadczyć Twojego przebaczenia, Twojego uzdrowienia, Twojego uwolnienia, Twojego odnowienia. Ja przynoszę Ci ich, Ojcze, i dziękuję Ci, że jeśli ja w jakimś małym stopniu potrafię ich kochać, o ile bardziej Ty ich kochasz. Panie, i przynoszę Ci nie tylko tych, którzy jeszcze może Ciebie nie znają, ale zwłaszcza przynoszę Ci tych, którzy znają Cię od wielu, wielu lat. I modlę się, Panie, dla nich o odnowienie. Modlę się, Panie, dla nich o taką świeżość od Ciebie. Panie, żeby zaczęli doświadczać Ciebie w sposób taki, jaki być może już dawno Ciebie nie doświadczali. Panie, żeby Twoja obecność była dla nich po prostu jak taką radością, takim czymś, czym, Panie, będą się nakręcać, czym będą, Panie, innych zarażać. Ja ich błogosławię, Ojcze, w imieniu Twojego Syna, przez którego to wszystko przyszło dla nas. Jezusa. Amen.